Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru podejmuje ważną debatę dotyczącą obecnej kondycji gospodarek państw Unii Europejskiej i ich potrzeb. Zgadzam się z wieloma podkreślonymi w sprawozdaniu problemami, na przykład kwestia bezrobocia wśród młodych ludzi, czy też energetycznym uzależnieniem niektórych państw Unii Europejskiej od Rosji, w tym mojej ojczyzny. Jednak nie mogę poprzeć wezwania do tak daleko posuniętej synchronizacji polityki gospodarczej, która w perspektywie długoterminowej będzie zagrożeniem dla suwerennych polityk budżetowych państw członkowskich. Moje obawy budzą także zapisy dotyczące wsparcia wszystkich trzech filarów Unii Bankowej, której jestem przeciwnikiem, i również wezwanie do jednolitej reprezentacji zewnętrznej strefy euro. Uważam, że powinniśmy pozostawić większą niezależność decyzyjną państwom członkowskim. Dziękuję za uwagę.